Dzień dobry Państwu. Moim i Państwa gościem jest poseł do Parlamentu Europejskiego z ramienia Lewicy, pan Łukasz Kochut. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Rozmawiamy dzisiaj w Cieszynie. Był Pan też na targowisku miejskim, rozmawiał z mieszkańcami. Co takie rozmowy w ogóle dają Panu w pracy w Parlamencie Europejskim? Dają mi energię do działania, bo ja strasznie lubię te spotkania właśnie takie z ludźmi na targowiskach, na rynkach. Takie kontakty bezpośrednie i jakby po prostu taką wymianę zdań. To nie są długie rozmowy o strukturze Unii Europejskiej. To są po prostu rozmowy o tym, jak się żyje, jak po pandemii, jak zdrowie. I ja muszę powiedzieć, że mnie to strasznie ładuje właśnie przed kolejnymi działaniami w Parlamencie Europejskim. Ja też tego po prostu potrzebuję, żeby gdzieś tam z tymi ludźmi mieć, z żywymi ludźmi mieć kontakt, żeby nie odlecieć, jak to się mówi. I bardzo to lubię i staram się odwiedzać wszystkie miejscowości, miasta, województwa śląskiego, no bo taki jest to też okręg wyborczy. Trochę to miałem utrudnione ze względu na pandemię w tej kadencji i później też ze względu na moją osobistą tragedię, bo śmierć mojej mamy to na pewno był dla mnie bardzo trudny czas, ale no wracam na szlak, spotykam się z ludźmi, na pewno jest mi to potrzebne. Myślę, że też zawsze rozdaję jakieś gadżety z parlamentu, czy to jakieś torby, czy to jakieś właśnie zapachy do samochodu. No różne takie mam pomysły na to, żeby z ludźmi być w kontakcie po prostu. Sprawdziłem, że rozmawialiśmy ostatnio równo rok temu. Wtedy trwał i po polskiej stronie, i po czeskiej stronie Śląska Cieszyńskiego SPiP powszechny. Tak. No wciąż czekamy na pełne wyniki badań, no ale wtedy dużo mówił Pan o śląskości i języku śląskim. Ten temat dalej jest, żyje, tak? No tak, żyje. No, widzimy, że już po śląskiej stronie mamy w sumie sukces, bo 30 tysięcy osób zadeklarowało się jako Ślązacy po czeskiej stronie. To jest ogromna zmiana. 10 lat temu to było tylko 12 tysięcy osób. Czekamy na te wyniki spisu powszechnego w Polsce. Mówi się, że we wrześniu ta kategoria będzie ogłoszona. Mam wrażenie, że będzie bardzo dobrze, dlatego że widzę pewne takie poruszenie też partii rządzącej, jeśli chodzi o sprawy śląskie, więc wydaje mi się, że oni dostęp do tych wyników już mają. Ja jestem zadowolony z tej pracy, którą wykonaliśmy jako te śląskie regionalne środowiska w tamtym czasie, bo to była rzeczywiście bardzo mocna kampania ulotkowa, informacyjna o tym, że można deklarować śląskość, że można deklarować używanie języka śląskiego. Ja w tym temacie absolutnie nie zaprzestałem działań, bo jestem autorem pierwszej takiej rezolucji Parlamentu Europejskiego odnośnie właśnie uznania języka śląskiego za język regionalny. To jest oczywiście symboliczna rezolucja, bo Parlament Europejski w tej sprawie nie może uznać języka śląskiego za regionalny. To musi władza w Warszawie, ale chodzi mi o to, żeby ten temat żył. Miałem w styczniu w Strasburgu taką dużą konferencję z profesorem Adamem Bodnarem, z profesorem Małgorzatą Myśliwiec i ze Szczepanem Twardochem właśnie o śląskiej tożsamości. No i pcham ten temat do przodu. Na jesieni planuję zaprosić do Parlamentu Europejskiego Teatr Kores, wystawić monodram Mianują Miechanka, żeby pokazać też europosłom nie tylko śląską mowę w praktyce. No i liczę na ten dobry wynik w spisie. Liczę na to, że te kilkaset tysięcy osób zadeklarowało znowu śląską tożsamość i język śląski. No właśnie, śląskość to jest bardzo różna, tak, bo mówimy też o Górnym Śląsku, mówimy o Śląsku Cieszyńskim, tak. Mówimy też o Podbeskidziu. Tak. Ta śląskość jest bardzo różnie odbierana. No jednym z takich osób, które łączą Górny Śląsk ze Śląskiem Cieszyńskim jest Jerzy Kukuczka, tak. Który no, w zeszłym roku, w grudniu zeszłego roku miasto Katowice przygotowuje koncepcję Centrum Himalajzmu jego imienia. To chyba ważna taka inicjatywa. Tak, to jest bardzo ważna inicjatywa. W ogóle uważam, że Katowice mocno żyją też i regionalizmem, i kulturą. I bardzo się cieszę, że postać Kukuczki będzie uhonorowana w Katowicach. Ja też jestem trochę hybrydowo związany z Górnym Śląskiem i ze Śląskiem Cieszyńskim, bo jak pan redaktor wie, moja część mojej rodziny pochodzi ze Śląska Cieszyńskiego, z Istebnej, z Jablunkowa też, z czeskiej strony, stąd to nazwisko takie może nie do końca polskie. W ogóle staram się i chciałbym, żeby właśnie pokazywać pozytywnie kulturę Śląska i Górnego, i Śląska Cieszyńskiego. Będziemy startowali w 2029 roku jako cała metropolia Górnośląsko-Zagłębiowska o Europejską Stolicę Kultury. Jesteśmy już za takim podpisaniem
deklaracji, że będziemy startowali właśnie razem, Katowice, Sosnowiec, wszystkie podmioty metropolii, i liczę, że w tym 29 roku odbędzie się bardzo wiele takich imprez, festiwali, powstanie nowa też architektura i jakaś tam struktura kultury, i że jesteśmy to w stanie wygrać. Mam nadzieję, że to nie będzie tylko, że to nie będą tylko imprezy, które się odbędą w samej metropolii, ale że podzielimy się także z miastami takimi jak właśnie Cieszyn czy Rybnik, tą europejską stolicą kultury, bo jakby biorę w tym czynnie udział, bo byłem pomysłodawcą tego pomysłu, no, która się spotkała z przychylnością pana prezydenta Katowic, pana prezydenta Sosnowca i szefa metropolii, i biorę udział też w tym takim zespole roboczym, więc trzymam tutaj rękę na pulsie. Chciałbym, żeby w tym 29 roku całe województwo śląskie dostało takiego pozytywnego impulsu. Jest pan też dużym zwolennikiem federalizacji Europy, no i faktycznie no, te doświadczenia ostatnich lat w kontekście Unii Europejskiej no, dosyć mocno popychają tą ideę do przodu, no, bo mówiliśmy jeszcze w zeszłym roku czy dwa lata temu o pandemii i wspólnota wspólnie zakupiła szczepionki przeciw COVID-19. Teraz no, jest wzmożony, bardzo dużo się mówi o trwającej od już blisko 3 miesięcy inwazji rosyjskiej na Ukrainie. To chyba wszystko tak dąży do bardziej koncentracji, tak, wszystkich państw członkowskich. No tak, można powiedzieć, że rzeczywistość wyprzedziła traktaty, rzeczywistość wyprzedziła stan faktyczny Unii Europejskiej, bo rzeczywiście pandemia pokazała, że ta wspólna polityka zdrowotna jest potrzebna i stała się faktem, bo rzeczywiście ten wspólny zakup szczepionek i wyszczepienie społeczeństw właśnie w państwach członkowskich Unii Europejskiej pokazał, że to ma sens, że ludzie też tego oczekują. No ja chciałbym, żebyśmy mieli taki poziom służby zdrowia, jak ma Europa Zachodnia. Myślę, że większość ludzi tak naprawdę chciałaby tego. I można się oczywiście kłócić o nazwy, czy to jest federalizacja, czy nie, ale to jest potrzebne, żeby, że tak powiem, te standardy były wyższe właśnie w służbie zdrowia. To jest prawda. Mówi się o tym przyspieszeniu integracji. Teraz odbyła się taka duża konferencja o przyszłości Europy, która trwała przez cały rok. 9 maja brałem udział w takim podsumowaniu tej konferencji w Strasburgu. Był prezydent Emmanuel Macron, była szefowa Komisji Europejskiej, była szefowa Parlamentu Europejskiego. No i wydaje się, że będzie próba przyspieszenia tej integracji, także ze względu na to, że jest bardzo wiele zainteresowanych państw wstąpieniem do Unii Europejskiej, między innymi właśnie Ukraina czy Mołdawia, więc na pewno będzie kolejne otwarcie. No, Unia Europejska to nie jest projekt skończony, jak wiemy, to jest projekt, który się rozwija, i ja liczę po prostu na to, że nie tylko polityka zdrowotna, ale właśnie polityka zagraniczna, polityka obronna, bo mamy trochę szczęścia, że akurat szefem Stanów Zjednoczonych jest Joe Biden, więc mamy szeryfa, który zarządza NATO i jest zaangażowany w ten konflikt, w sensie, że koordynuje państwa europejskie. Gdyby nie było Bidena, to mielibyśmy problem, bo nie mamy europejskiej armii na przykład, czy nie mamy takich narzędzi, które mamy dzięki temu, że prezydent Biden jest mocno zaangażowany, więc my musimy iść dalej po to, żeby po prostu żyło nam się w Europie lepiej, a wiemy, że Europa ma ogromny potencjał gospodarczy. Rosja, gospodarka Rosji to mniej więcej gospodarka Włoch, więc to tylko pokazuje, jaką my możemy być wielką potęgą gospodarczą, jeżeli będziemy bardziej zintegrowani. A jak pan jako Ślązak odbiera te dyskusje dotyczące najbardziej prawdopodobnego już embarga na rosyjski węgiel? No bo dla Śląska też węgiel jest ważny. Ja to odbieram bardzo pozytywnie, bo ja o tym mówiłem wcześniej. To znaczy, ja jakby oczywiście rozumiem i chcę, żeby Europa szła w tym zielonym kierunku, bo jakiekolwiek, każde uniezależnienie od surowców naturalnych jest potrzebne i ono jest jakby, to jest krok w dobrym kierunku. I tutaj jakby nie miałem nigdy żadnych wątpliwości, pomimo tego, że jestem z Górnego Śląska, to wiem, jaka jest przyszłość górnictwa, bo każdy wie, kto pracuje na kopalni nawet i przecież nie... Każdy wie? Czy jak to jest odbierane w ogóle wśród na przykład, no nie wiem, starszych pokoleń? Oczywiście, że był pewien opór jakiś czas temu, ale generalnie górnicy wiedzą, że tych złóż nie jest na 100 lat. Wszyscy wiedzą, że ta transformacja energetyczna jest potrzebna, natomiast no, to jest absolutnie odpowiedni moment na to, żeby pewne rzeczy przewartościować. Ja o tym
w Parlamencie Europejskim mówiłem od samego początku tego konfliktu, że to jest absolutnie ten moment, że my powinniśmy jako Polska, ale jako Europa także po prostu wykorzystać do czasu tej transformacji energetycznej, czyli do 2035 roku, a może 2050, bo tego jeszcze nie wiemy, wykorzystać te nasze złoża i zmienić troszkę podejście do tego węgla, który mamy na Górnym Śląsku na przykład i pomóc górnikom do tego czasu transformacji oczywiście, bo później przejść na odnawialne źródła energii czy na jakieś inne technologie. Nawet złożyłem takie poprawki na Komisji Przemysłu Badań Naukowych, one się spotkały z częścią przychylnych opinii. Zresztą rozmawiałem na ten temat i z profesorem Buzkiem i z innymi członkami tej komisji ITRE i chciałbym, żeby to poszło w tą stronę. Natomiast no widzę, że niestety, że pan premier zamierza importować węgiel z Australii, z jakichś innych egzotycznych kierunków, mając te złoża tak naprawdę pod nosem, więc uważam, że brakuje takiego konkretnego planu dla tego śląskiego górnictwa, żeby jeszcze przetrwać te kilka lat dłużej. No nikt o tym nie myśli w Warszawie, niestety. To mnie strasznie martwi. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był pan poseł Łukasz Kochut. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.